Chambéry. Ta francuska miejscowość będzie nam od dzisiaj kojarzyła się z wielkimi sukcesami polskich kolarzy. A z radością z okazji zdobycia tytułu Mistrza Świata przez Joachima Halupczoka podzieli się z Państwem Maciej Biega. Wspaniałym sukcesem polskiego kolarza Joachima Halupczoka zakończyły się Mistrzostwa Kolarskie Świata w Chambéry. Po 30-kilometrowej samotnej ucieczce, osiągając olbrzymią przewagę, Polak dosłownie zdeklasował rywali i został mistrzem świata. Najwięksi optymiści, którzy marzyli o tym sukcesie, nie przewidywali, że ten wyścig będzie tak wspaniały i zwycięstwo Halupczuka tak wielkie. Owacja wszystkich widzów, podziw całego świata. Mówi się, że tak jak 25 lat temu w Salange objawił się talent Eddie Merckxa, tak w Chambéry objawił się talent równie wielki. Chciałoby się, żeby częściej były tak radosne dni, jak właśnie ten dzisiejszy. Dziękuję bardzo. Joachim Halupczok mistrzem świata. Porywającą walkę ukoronował sukces, który z radością przyjęła cała Polska. Gratuluje prezydent Wojciech Jaruzelski. Tyle zapowiedzi. Dobry wieczór Państwu. Przewodniczącego Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego Związku Radzieckiego Władimira Kryczkowa przyjął w Urzędzie Rady Ministrów premier Tadeusz Mazowiecki. Cieszę się bardzo, że pana widzę, że mam możliwość rozmawiania po raz pierwszy z członkiem kierownictwa radzieckiego. Uwidzieć was i prowadzić pierwszą wizytę z śledem sowieckiego rukowodstwa. Spasibo. W Moskwie zwrócono uwagę, że nasze kierownictwo skierowało do pana premiera bardzo ciepłe pozdrowienie. Kursują już pociągi do Łodzi. Strajk zakończył się o północy. Według szacunków do strajku w Łodzi wczoraj kolej nie dowiozła około 700 tysięcy pasażerów. Między innymi zatrzymano pociąg pasażerski z Warszawy do Szklarskiej Poręby i o godzinie 3 w nocy wysadzono podróżnych, rodziców z małymi dziećmi, na małej stacji w Gorzkowicach. Kolejarze z Łodzi zastrajkowali, bo nie zgodzili się z wynegocjowanymi 7 sierpnia przez związki zawodowe i stronę rządową podwyżkami. Strona związkowa wspólna Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP i Krajowej Sekcji Kolejarzy Solidarność bardzo negatywnie określiła działalność Komitetu Strajkowego w Łodzi, który nie reprezentował żadnych zakładowych organizacji związkowych, jedynie bardzo minimalną część załogi i organizacje młodzieżowe ZSMP. Za samą działalność tego komitetu, za nieprzemyślane akcje z bardzo negatywnymi skutkami dla pasażerów. Kolej była bardzo zaniedbana i praca kolejarzy jest bardzo ciężka i bardzo źle opłacana. Niemniej związki zawodowe zawarły porozumienie, tymczasowe porozumienie, ustaliły wysokość podwyżki cen, podwyżki płac i w tej sytuacji jasne jest, że rząd nie mógł podjąć rozmów ze strajkującymi, bo w tej sytuacji był to strajk dziki. Z drugiej strony fakt, że ten strajk się odbył, świadczy o słabości obu związków. I od tego, że ci działacze związkowi nie przyjechali tam przedtem, nie wyjaśnili swojego stanowiska, nie wytłumaczyli, dlaczego tak właśnie takie porozumienie podpisali, obciąża związki. Jakie wnioski wyciągnąłby pan z tej lekcji? Wydaje mi się, że tutaj postawa rządu musi być jednoznaczna. Skoro porozumienie zawarł, to z żadnym dzikim strajkiem już rozmawiać nie będzie. W imieniu kolejarzy protestujących w Łodzi i na innych stacjach chciałbym przeprosić wszystkich podróżnych za doznane przykrości, które wczoraj państwa spotkały. W wielu garnizonach odbyły się uroczystości, podczas których jednostki wojskowe przejęły tradycje walczących we wrześniu 1939 roku pułków Wojska Polskiego. Gdynia, jednostka marynarki wojennej imienia pułkownika Stanisława Dąbka. Od dziś nosić będzie miano pierwszego morskiego pułku strzelców, który chlubnie walczył pod Redą, Wejherowem i o Kępę Oksywską. Kraków Podhaleńczycy od dziś będą 5. pułkiem strzelców podhaleńskich. Żołnierze tego pułku w składzie 22. Dywizji Piechoty Górskiej walczyli we wrześniu, potem na różnych frontach II wojny światowej. Również Kraków. Czerwone Berety, czyli 6. Brygada Powietrzno-Desantowa. Nadano jej imię generała Stanisława Franciszka Sosabowskiego, organizatora i dowódcy 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Wsławiła się ona w operacji Market Garden pod Arnhem. W tym wydaniu dziennika to wszystko. Dziękujemy Państwu. Do zobaczenia.